No to lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Przepraszam za przerwę, ale byłem naprawdę mocno chory. Nadal jestem chory. Kaszel nie daje mi żyć. Katar w sumie też. Ale skupmy się na akcjach. Marcin Głąbica. Tutaj jest na razie oczywiście level niższy. No spoko, spoko. Chociaż ten styl... Oj. No kurczę, tu jest ważna sprawa. Czemu wy wrzucacie zdropione komba? Ja od następnego odcinka, kurczę, przestanę przyjmować komba, które są zdropione, no bo choćbyście zrobili ten limit, no to kombo zdropione to jest kombo nieuznane na takim gruncie turniejowym, więc musicie się przyzwyczaić do tego, że kombo po prostu podbijacie, tym bardziej, że nie wiem po co wyciągniecie to kombo, skoro już wypełniliście ten limit trików, które trzeba było wykonać. Tutaj Marek. No tutaj ten, pamiętam, to był ten styl, który był taki rozhuśtany na boki, ale spoko. Alex Opara. Ładnie, chociaż szkoda, że ten ta piłka po Amatwie nie poszła wyżej, żeby nie poszła do góry, jeszcze keeper na koniec, ła. Ale poszła. Ale basic'i bardzo, bardzo spoko, takie, no, okej. Tutaj Cyprian Trzama. Uj, zaszalał z halfem i od razu do hopa. Kurczę, bardzo fajne combo. Fajne, przemyślane. Coś ciekawego. No i tutaj Aircross Atat. Oczywiście mówiłem, że można korzystać z crossów. No i z takich ogłoszeń parafialnych, bo mnie trochę nie było. To w najbliższym czasie będzie turniej w Rzeszowie. Obiecałem Pawłowi, że wspomnę coś o tym. Tutaj bardzo ładny cross Amat NT Denis. Będzie turniej w Rzeszowie bodajże 18, czyli już w tym tygodniu w weekend. Turniej open i turniej bez limitów czasowych. Można taki luźny turniej, bardziej jak jam truskawkowy. Można przyjechać się sprawdzić właśnie, jak wam pójdzie w takim jamie freestyle'owym. Janek Szymczak. Spoko. Tutaj pamiętam, że chyba basic'i były lepsze niż ten cross. Crossmat to był bodajże NT. No to jakby co, zapraszam na turniej w Rzeszowie. Ja nie wiem, czy będę... jeszcze pokaszluję dosyć często. Tutaj podobał mi się na pewno ten styl, właśnie widzę. No może nie akurat przy Cross Abbasie, ale przy basicach. Olek Stępień. Fajny ten styl, fajny. Taki kojarzy mi się z takim... Te hopy, takie powroty, takie pawlinowowe, nie. Pawlow, ten od Ironmana. Nie, Jezu, już mi się miesza Pawlinów z Pawlowem. Czuć, że jestem chory. Jeśli chodzi o filmy, to teraz już postaram się, żeby były To był ten Amat Opposite Abbas NT. Bardzo fajne combo. Brawo za to, że ktoś wybrał właśnie te kombinacje. Ok, jeśli chodzi o filmy, no to będą w najbliższym czasie, już myślę, normalnie. Mam nadzieję, że się bardziej nie rozchoruję. Kamil Daniuk. Tak się zawiesiłem w mówieniu. Spoko. Tutaj jaka iluminacja, co się dzieje? Ekspozycja, co to było? Kuba Komorowski, no trochę słońcem dało po aparacie. Ale combo ok. Grunt, że combo ok. Kacper Tutek. Spoko. Tu jeszcze te crossy na końcu, bo ja pozwalałem w tym levelu niższym robić crossy i w sumie tutaj ktoś, Kacper, zaszalał trochę z tymi crossami. Był cross, air cross, cross. Co tam się porobiło? Kamil Misztal. Weteran. No spoko. W ogóle... Jeśli chodzi o te filmy, które wysyłaliście, taka ważna sprawa, jeśli kogoś nie ma w filmie, niech napisze do mnie zawsze wiadomość prywatną, bo to różne wypadki mogą być. Albo akcja może być nieuznana, albo po prostu mogłem przeoczyć, albo tak jak zdarzało mi się parę razy, że nie mogłem pobrać filmu, niezależnie od tego, jaki konwerter wybierałem, więc w każdym wypadku, jeśli nie widzicie swojej akcji na filmie, napiszcie do mnie i wtedy po prostu rozwiążemy tę sprawę, chociaż myślę, że przeważnie utrzymuje się ten czas filmu 10 minut, więc myślę, że nie pomijam zbyt wielu akcji. Tutaj Michał Witkowski, Tatw Abbas NT, bardzo ładnie. Spoko.
i od razu w kapkach combo. Spoko, spoko. Oj, like it, oj, like it. Teraz będzie Michał Dziobek, już widzę. I jeszcze ta akta na koniec. Bardzo fajnie. Dziobuś. Kroseł. Atweł, atweł. Kroseł, atweł. A nie, już nie. No ale można było zrobić takie combo. Oczywiście to była chyba jedna z takich najprostszych wersji. Sebastian, czyli ta ekipa z Zamościa. A ja się napiję wody. Mnie suszy trochę. A tutaj na bank za tego cross tatwa NT to będzie punkt za styl. Paweł Kawka. Bardzo ładny cross tatwa NT. Miękko, stylowo, taki folanowy. No bo wiecie, ja mówiłem, że punkt za styl jest przede wszystkim za pierwszą akcję, a akcja specjalna służy jedynie rozwianiu wątpliwości w sytuacji spornej. No i w tej sytuacji główną akcją są enteki i przechodzimy na level wyższy, właśnie enteki wjechały, trzy matwy NT rozpoczęte amatwem, no i długie combo, tutaj nie było żadnego problemu, Michał nie Węgłowski, który jest w progresu i Michałem tak Węgłowskim. Ajajajajajajaj. I teraz będzie ważna sprawa, o tym chciałem powiedzieć. Kurczę, dwie osoby, no spoko, satw combo. Tylko że ja was pokazałem, po co ja nagrywam te akcje? Ja wam daję przykład, że jakie enteki macie robić, bo ja wiem, że to nie było dopowiedziane, czym trzeba zacząć. Można było teoretycznie zacząć matwem, ale ja wam zadam teraz takie pytanie teoretyczne. Co by było, gdyby za dwa odcinki ja bym wam rzucił zrobienie właśnie alternatyw 2,5, 1,5 NT? No to wy już to zrobiliście. Nie próbujcie na siłę tak tryhardować, bo to nie ma sensu. Bo w ten sposób zabieracie mi trochę pole manewru w niektórych sytuacjach. Plus, kurczę, utrudniacie sobie też zadanie. Niepotrzebnie. Tutaj Grzegorz Noworolnik, konkretny chłopak, kurczę, on się nie bawi w jakieś tam wydziwy. Tutaj bardzo ładny styl, ale też L-tat to jest 2,5. I co by było, gdyby za 3 odcinki było na przykład zrobić właśnie coś w stylu L, matw NT albo coś w tym stylu. No kurczę, już... Jeśli ktoś jest za dobry na progresu, bo tutaj dwie osoby ewidentnie troszkę wykraczają poziomem w tym poziomie wyższym, czyli Miłosz i właśnie Marcin, chociaż ja wam oczywiście pozwalam grać i nie będzie żadnych wykluczeń, bo przykładowo tutaj Piotr, chociaż według mnie tak, tutaj Piotr bardzo ładne basic combo, no i enteki też myślę, że w stylu całkiem niezłym, jak najbardziej myślę, że tutaj będzie punkt za styl. Tylko że jak jest się lepszym, to po prostu powinno się skorzystać na tym, że z łatwością przyjdą wam te zwykłe trzy amatwy, albo ewentualnie jak zamiast robić satwa i matwy NT, mogliście zrobić na przykład trzy matwy NT na gorszą nogę, jeśli na lepszą to jest dla was zbyt proste, albo robić amatwy, bo amatwy są trudniejsze od matwów, więc to jest wszystko takie... No ale tak czy inaczej, wiecie, lepiej mieć wysoki poziom niż niski poziom, więc nie mogę was skarcić za to, że jesteście po prostu bardzo ogarnięci freestyle'owo. I tutaj Kuba Kaczorowski zamyka. Ja się chwilowo z wami żegnam, bo przechodzimy do zadania. Okej, no i mamy dzisiejsze zadanie. Dzisiejsze zadanie to jest taki skromny ukłon w stronę ekipy Żerkowskiej, która stworzyła aplikację Freestyle Variety, zwał jak zwał. Wchodzicie, pobieracie tę aplikację, ona jest w sklepie Play bodajże, czy coś takiego. Na Androidzie na 100% to macie. Jak nie możecie ściągnąć tej aplikacji, to poproście po prostu kogoś, kto wam wylosuje taki poziom, wystarczy, że zrobicie screen. I właśnie screen z akcją, którą wylosujecie, musi pojawić się w filmie, który z akcją, którą wrzucicie. No i teraz tak, level niższy generuje sobie poziom pierwszy. Level 1. I tutaj mamy takie triki atatw, amatw, tatw, abbas, out i wszystkie te triki trzeba wykonać w kombie. Z tym, że do levelu pierwszego pozwalam
Levelowi pierwszemu pozwalam na usunięcie jednego triku, plus możecie losować taką ilość razy, jaką chcecie, czyli możecie po prostu losować tak długo, aż traficie na triki, które będą dla was łatwiejsze. No i level wyższy generuje sobie poziom drugi i wykonuje tylko poziom drugi. Tutaj mamy już takie triki jak Latw In, Amatw, Achtatw czy Paletrik. No i w tej sytuacji wy wykonujecie wszystkie te triki, oczywiście kombie. Zadanie jest ciekawe, to było takie zadanie na czarną godzinę, kiedy nie będę mógł sam dla was nagrać jakiejś akcji, bo jestem chory drugi tydzień, no ale myślę, że to jest dosyć ciekawe, już dłuższy czas nad tym myślałem i sądzę, że to jest, teraz jest odpowiedni moment na zagranie w Variety. No i też przynajmniej zwiększycie tam pobieralność aplikacji kolegom z Żerkowa. Dobra, no i teraz zadanie specjalne. Jeśli natomiast chodzi o zadanie specjalne, to dzisiaj pobawimy się w takie boczne rzeczy typu klipery, pixie triki, jakieś te slap sagami i tym podobne, czyli takie rzeczy, które na tym kanale już były w poradnikach, ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, jakie jest zadanie specjalne, bo ja muszę wam to rozpisać, bo jest zbyt wiele możliwości, zajrzyjcie w sekcję komentarzy, tam jest przypięty post, tam są w tym przypiętym poście też punkty za styl z tego odcinka. Aha, i miałem powiedzieć, tabela z punktami pojawi się na grupie Freestyle Bros Community prawdopodobnie dzisiaj wieczorem, w dniu, kiedy oglądacie ten film, więc tam właśnie jej wyczekujcie, a na razie zajrzyjcie do sekcji komentarzy, ewentualnie możecie też zostawić łapkę w górę czy coś, bo nie wiem, bo się staram. No, dobra, kończymy ten materiał i tyle. Zajrzyjcie tam, co macie zrobić w zadaniu specjalnym, to jest bardzo ciekawe.